Dzień dobry. Witam serdecznie na spotkaniu ze spółką Tadelo. Przed Państwem prezes spółki Ryszard Zawieruszyński. Po spotkaniu zapraszam na dyskusję. Proszę o wpisywanie pytań w okno czatu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim tutaj zgromadzonym na czacie. Ryszard Zawieruszyński, jestem prezesem firmy Tadelo S.A., która jest e-commerce'em. Zajmujemy się sprzedażą rowerów, akcesoriów rowerowych, części oraz wszystko to, co kojarzy się z uprawianiem kolarstwa, turystyki rowerowej. Jesteśmy firmą giełdową, tak jak powiedziałem. Zadebiutowaliśmy w zeszłym roku, w grudniu. Od pół roku jesteśmy spółką publiczną. Przejdę teraz do slajdów. No cóż, jako firma na rynku polskim, oferująca swoje produkty pod adresem centrumrowerowe.pl, mamy najszerszą ofertę produktów na polskim rynku, która spełnia większość wymagań naszych klientów. Naszą zaletą jest bardzo wysoka efektywność logistyki i obsługi reklamacyjnej. Można nas oceniać w serwisie Opineo. Bardzo często jesteśmy na samym topie najlepszych e-commerce'ów w Polsce pod względem obsługi zamówień i obsługi klienta. Dysponujemy bardzo skuteczną technologią, która jest zaczerpnięta z firmy Oponeo, która jest głównym udziałowcem tej firmy. No i cóż, konsekwentnie dążymy do poszerzania naszej oferty produktowej, gdyż mamy świadomość tego, iż sklepy zachodnie mają ją bardzo, bardzo szeroką i to, aby pozostać liderem na rynku polskim, będziemy musieli te sklepy gonić i cały czas inwestować w naszą ofertę, w nasze stoki magazynowe. Tutaj taka trochę historia, skąd się wzięliśmy. Wywodzimy się z Oponeo, z firmy, która powstała na przełomie wieku, już można powiedzieć. W 2001 roku odpaliliśmy nasz pierwszy e-commerce z oponami. To było naprawdę wydarzenie, bo mało kto przepowiadał nam sukces. Tak sobie dzisiaj myślimy, że trzeba było może z butami albo jakimś innym bardziej popularnym produktem. Opony były wyjątkowo trudne. Nie dość, że po wysyłce tych opon do klienta, klient musiał przecież jechać do serwisu, to dodatkowo jeszcze nasi użytkownicy potrzebowali nas tylko wtedy, wyszukiwali naszego sklepu tylko wtedy, kiedy dokonywali wymian opon, a to się odbywa raz na 3-4 lata. Cóż, mimo tego niezłomni cały czas pracowaliśmy nad naszym biznesem. W 2006 roku zmieniliśmy nazwę, na początku nazywaliśmy się Opony, zmieniliśmy nazwę na Oponeo i w 2007 roku udało nam się zadebiutować na rynku głównym giełdy papierów wartościowych. W tamtych czasach naprawdę to było coś, byliśmy pierwszym e-commerce'em w Polsce notowanym na GPW. W momencie debiutu mieliśmy 2% udział na rynku polskim sprzedaży wszystkich opon, mimo że byliśmy liderem oczywiście w sprzedaży opon przez internet. W 2020 roku, przejdę już tutaj do końcówki historii Oponeo, osiągnęliśmy aż 35% tej wartości udziału. Jesteśmy największą firmą sprzedającą opony w Polsce, jeśli chodzi o rynek detaliczny, ale również oczywiście firmą e-commerce'ową, która sprzedaje opony w Polsce. I widząc już po prostu, że osiągnęliśmy bardzo duży sukces, pomyśleliśmy sobie, że warto by było spróbować może na innym polu. I dlatego wcześniej już, w 2016 roku,
nabyliśmy udziały w centrum owerowym. W 2019 przejęliśmy pełną kontrolę nad tą spółką, a w 2020, tutaj w grudniu tego roku, udało nam się z powodzeniem zadebiutować na giełdzie, na rynku głównym. Zebraliśmy z rynku prawie 80 milionów złotych. No cóż, pod koniec roku mieliśmy 1% udziału w rynku. I jaki mamy teraz cel? Naszym celem jest przez 5 lat, czyli w zasadzie szybciej niż zrobiliśmy to w Oponeo, osiągnąć znaczny udział rynku, który wyceniam obecnie na około 4 miliardy złotych w Polsce. Jeśli nam się to uda, to będziemy mieli, oczywiście rynek będzie rósł, bo mamy rok 2001, to będziemy operowali na rynku i nasze przychody będą w granicach 250-350 milionów złotych. Obecnie za poprzedni rok było to 64 miliony złotych. Cóż, na naszym rynku chciałbym jeszcze powiedzieć, jest bardzo dużo podmiotów, które sprzedaje przez w sieci e-commerce rowery oraz akcesoria rowerowe. Tych sklepów jest dużo, ale to są zazwyczaj małe sklepy i często są to sklepy, które posiadają swoje punkty stacjonarne, które w sezonie bardziej zainteresowane są sprzedażą stacjonarną niż sprzedażą e-commerce'ową. Jeśli sprzedają e-commerce'owo, to ogranicza się to do wystawiania swoich ofert na Allegro. Z drugiej strony bardzo duzi gracze typu Romet czy Cross to są gracze monobrandowi. Naszą strategią jest to, aby nasz sklep był sklepem multibrandowym i żebyśmy w żaden sposób nie wiązali się z żadnym dostawcą, jednym dostawcą, jednym producentem, a abyśmy dostarczali wszystko to, co klient poszukuje i w ten sposób będziemy wiarygodnym sklepem, w sensie będziemy sprzedawali i proponowali produkty, które po prostu są poszukiwane przez naszych klientów. Troszeczkę pokażę Państwu, dlaczego zdecydowaliśmy się właśnie zainwestować w ten biznes. Otóż działamy tutaj w niesamowicie korzystnym środowisku. Z jednej strony e-commerce, to nikomu nie trzeba mówić, po pandemii i przekonywać. Po pandemii praktycznie większość sklepów myśli albo już jest w e-commerce i dokonuje sprzedaży przez e-commerce. Z drugiej strony trend rowerowy jest niezwykle silny i te dwa trendy powodują, że ten biznes, ta branża wydaje nam się niezwykle interesująca i wzrostowa. Wspomagają ją oczywiście zdrowy tryb życia, jak pewnie wielu z Was zauważyło. Nasze społeczeństwo się bogaciło w pierwszej chwili poprzez kupowanie samochodów i dóbr takich luksusowych, ale w pewnym momencie ludzie, którzy to osiągną, wiedzą, że to już jest za mało, że w pewnym momencie posiadają już te dobra typu drogi samochód i no nie kupują drugiego czy trzeciego. W pewnym momencie brakuje im pewnego rodzaju wyzwań, potrzebują troszeczkę spędzić czasu samemu, czasami z rodziną i ten rower jest taką naturalną odskocznią od życia, od pracy. Często spotykam ludzi, którzy mówią mi, że po pracy muszą się przejechać i wtedy to życie wygląda trochę inaczej. To powoduje, że coraz więcej ludzi decyduje się na sport właśnie rowerowy i widzę wśród swoich znajomych, że prawie każdy pyta o ten rower albo ci, którzy trenowali jakieś inne sporty, zaczynają trenować po prostu jazdę na rowerze. Oczywiście wpływa na nasz biznes zmiana postrzegań poprzez zmianę infrastruktury. Coraz więcej mamy ścieżek rowerowych, coraz więcej miast zamyka się na ruch samochodowy, na ruch kołowy. Miasta, centra są otwarte dla rowerów. Restauracje, bary w centrach
są oblegane przez rowerzystów i to jest wszystko to, co nam sprzyja. Polacy kupują też coraz droższe rowery i my to zauważyliśmy. Wcześniej sprzedawaliśmy sporo rowerów tanich, na których mieliśmy małą marżę wolumenową. Natomiast obecnie sprzedajemy coraz droższe rowery. Widać, że ci, którzy zakochali się w jeździe na rowerze, zaczynają wybierać coraz droższe modele i kupują ich coraz więcej. Często kupują dwa bądź trzy rowery. Kolejnym takim aspektem, który powoduje, że idzie nam coraz lepiej, jest ekologia. Ludzie zdawają sobie sprawę z tego, że zanieczyszczenia środowiska są coraz bardziej wyraźne i wielu z nich dojeżdża do pracy za pomocą właśnie rowerów. Nie wyciągają swoich samochodów, aby przejechać 2 czy 3 kilometry. Rzecz, która dodatkowo nas napędza, to rowery elektryczne. Jeśli byliście Państwo na wakacjach u naszych, pewnie na wakacjach już dawno nie byliście, ale ostatnio, jeśli ktoś był w Niemczech chociażby, to widzi, jak bardzo dużo rowerów elektrycznych pojawiło się na tamtejszych drogach. U nas w Polsce to jest cały czas jeszcze bardzo minimalna ilość sprzedaży, ale ten segment rośnie bardzo dynamicznie i nasza firma to dostrzegła i oferuje, nasza oferta zwiększa się bardzo gwałtownie. No cóż, te wszystkie elementy, które wymieniłem, przekonują nas do tego, że ten biznes jest bardzo perspektywiczny i po prostu jest nad czym tutaj pracować. Cóż, trochę danych analitycznych chciałbym Państwu pokazać, ale są to dane, zastrzegam, za pierwszy kwartał. Nie mogę zdradzać zbyt dużo, jesteśmy spółką publiczną, obowiązują nas pewne regulacje. Pierwszy kwartał jest takim kwartałem, który w zasadzie jest najgorszym kwartałem dla sprzedawcy rowerów. Ten kwartał był wyjątkowo trudny, bo mieliśmy bardzo mroźną zimę, dlatego sprzedaż części akcesoriów, rowerów była wyjątkowo trudna. Mało kto jeździ na rowerze przy minus 20, a mieliśmy praktycznie przez 3 miesiące mrozy w Polsce, co jest rzadkością. I tak udało nam się zwiększyć sprzedaż aż o 30% względem ciepłego zeszłego roku, czy pierwszego kwartału. Obsłużyliśmy 71 tysięcy zamówień. Co jest dla nas istotne, to, aby cały czas zwiększać ilość różnych produktów w naszym magazynie. Obecnie wysyłamy już z dwóch magazynów. W zeszłym roku dysponowaliśmy około 10 tysiącami różnych produktów. Obecnie tych SKU mamy 18,5 tysiąca wśród 300 oferowanych marek. Z takich danych ciekawych, to średnia wartość koszyka, czyli zamówienia, które obecnie wysyłamy, to 317 zł netto. Jest to o tyle istotne, że biznes jest w e-commerce tym bardziej rentowny, im ta wartość koszyka rośnie. Oczywiście ze wzrostem często spada marża, ale jeśli wartość koszyka wynosi na przykład 50 zł, bardzo ciężko jest na tym zarobić, zwłaszcza, że my oferujemy jeszcze darmową przesyłkę do klienta. Towar jest przez nas pakowany, przygotowywany. No tak jak powiedziałem, tą wartość koszyka trzeba dbać. Klient, dobrze jest, aby klient kupował jak najwięcej, jak najdroższego towaru. Czym możemy się pochwalić, to tym, że marża brutto na sprzedaży znacznie wzrosła w pierwszym kwartale. W całym zeszłym roku osiągnęliśmy 28% tej pierwszej marży. Obecnie wynosi ona 34%. Po części wynika to z braku dostępności towarów, przede wszystkim rowerów na rynku polskim. I w ten sposób firma nasza może dokonywać sprzedaży na pełnej marży. Konkurencja jest znacznie słabsza.
popyt obecnie jest znacznie wyższy niż podaż i pozwala to na firmom, które są dobrze zdotowane, na osiąganie bardzo dobrych wyników finansowych. Cóż, dlaczego my? Bo takie postawiłem sobie pytanie, dlaczego Dadelo ma być firmą najlepszą i liderem rynku? Otóż, tak jak powiedziałem, postępuje cały czas wzrost rynku rowerowego w Polsce. Zmieniają się trendy społeczne, zmienia się infrastruktura oraz bardzo szybko przyspiesza e-commerce, nie tylko w Polsce, ale na całym świecie, co zmieniło znacznie przyzwyczajenia zakupowe Polaków. Rynek polski, jeśli chodzi o naszą konkurencję, jest bardzo, bardzo mocno rozdrobniony. Suma drobnych konkurentów konkuruje z nami na Allegro, gdzie my w zasadzie wystawiamy tylko naszą ofertę towarów ewentualnie uszkodzonych, bądź dokonujemy wyprzedaży pojedynczych sztuk. Cała nasza oferta i nasz najlepszy towar jest oferowany tylko na naszym sklepie centrumwarowy.pl. Z drugiej strony bardzo duzi gracze jak Decathlon, producenci tacy jak Cross oferują monobrand, co po części nie jest naszą konkurencją, czy inaczej, może jest naszą konkurencją, ale nasza strategia, tak jak wcześniej powiedziałem, jest celowana na monobrand i na jak największą ilość i dostępność towarową. Jeśli chodzi o nasz zespół, to wywozimy się z Oponeo i śmiem twierdzić, że wiemy, jak zrobić e-commerce, w jaki sposób go prowadzić i w jaki sposób doprowadzić do tego, aby był rentowny. W naszej firmie liczą się szczegóły praktycznie i każdy element biznesu, nie tylko sprzedaż, ale również obsługa, logistyka, marketing oraz rozwiązania IT. Ostatnią rzeczą, nad którą chciałbym tutaj opowiedzieć, chociaż nie za dużo zdradzać szczegółów, jest to, że akurat w tej branży bardzo istotną rzeczą jest prowadzenie mimo wszystko omnichannelu i zauważyliśmy, że wiele marek zamyka się na sprzedaż w naszej firmie, gdyż nie chce, aby niektóre rowery były sprzedawane tylko i wyłącznie poprzez stronę internetową. Obawiają się po prostu tutaj o jakość tej obsługi. Zdecydowaliśmy się na to, aby otworzyć kilka showroomów bądź też sklepów wielkopowierzchniowych w dużych miastach Polski, tak aby otworzyć się na znacznie szerszą ilość klientów, którzy mogą o nas usłyszeć. No cóż, to była moja prezentacja. Zapraszam Państwa do pytań. Tematów jest dużo, nie wiem, o czym Państwo by chcieli nas zapytać. Widzę już bardzo dużo pytań, które... Tak, spływają pytania. Prosimy o zadawanie kolejnych pytań i myślę, że możemy pomału zacząć tę dyskusję. Pierwsze pytanie mamy o... Bike24.
Bike24. Ja może odczytam. Ostatnio był proces IPO spółki Bike24. Czy patrzyli Państwo na tą transakcję? Czy może jakieś ciekawe informacje z prospektu Państwo wyciągnęli, które mogłyby pomóc w rozwoju biznesu? Czy jakieś przewagi konkurencyjne Bike24? Albo Wasze przewagi? Przyznam, że doszło do mnie takie informacje kilka dni temu. Zaczęliśmy czytać ten prospekt, ale no, przyznam, że nie ma tak dużo informacji, tak jak to jest na rynku polskim, kiedy podaje się sprzedaż produktów w różnych grupach towarowych. Tam te informacje są mocno poukrywane. No cóż, spółka jest znacznie większa od nas, ale też pracuje na innym rynku. Kapitalizacja firmy jest ogromna, bo jeśli dojdzie do debiutu, to z tego, co sobie wyliczyłem, to chyba będzie 800 milionów euro, o ile dobrze pamiętam. Przy sprzedaży chyba 200 milionów. No cóż, Bike24 to sklep też dla biegaczy, pływaczy, to jest dosyć szeroka, tam jest bardzo szeroka oferta. Ten sklep miał już kilka historii, bo wcześniej był przejęty przez Wigla, później przejął go chyba fundusz, został wykupiony od Wigla, teraz będzie jego IPO. No, cóż, to tylko pokazuje, jak ogromny jest rynek, bo chciałbym Państwu powiedzieć, że na rynku niemieckim jest o wiele więcej takich graczy jak Bike24. Jest Faraday, jest Bike Discount, jest wielu, wielu innych. Rynek niemiecki jest wyjątkowo duży i jestem wielkim optymistą, jeśli chodzi o nasz biznes, bo tak duże podmioty jeszcze na rynku polskim nie są obecne, a Polska nie jest aż o tyle mniejsza, o ile wskazuje po prostu ta kapitalizacja Bike24. Także liczymy, że to się na pewno odbije na kapitalizacji Dadelo. Jak wygląda dostępność rowerów i akcesoriów w związku z zatorami? No, tak, wszystko... tutaj jest kilka takich pytań, może na to dotyczących właśnie do tych dostępności, zarówno właśnie, jeżeli chodzi o zatory. Powiem tak, no obawiałem się tego pytania. No jest to, wszyscy o tym wiedzą, że jest bardzo duży problem z zatorami. Dlaczego? To już tutaj było wyjaśniane wszędzie. Są ogromne zatory z jednej strony, z drugiej strony brak jest części. Pandemia zrobiła swoje, popyt jest ogromny, podaż jest bardzo niska. Mamy duży problem, ale cóż, myślę, że w jakiś sposób sobie z nim radzimy. Nie sprzedajemy tylko rowerów, sprzedajemy też części, sprzedajemy odzież i obuwie, sprzedajemy akcesoria. Także przyznam, że rowery to miało być taki jeden z segmentów, który spółka rowerowa i e-commerce'owa tak jak nasza sprzedawała za mało i liczyliśmy tutaj na bardzo duże zatowarowanie. Niestety nie udało się zdobyć wszystkich preorderów, w związku z czym ten wzrost na rowerach nie jest tak duży, jakbym sobie tego życzył, aczkolwiek no nie ma jakiegoś dramatu, nie rozpaczam, wyniki spółka osiąga bardzo dobre. Przypomnę, że w pierwszym kwartale udało się nam osiągnąć 1 000 000 zł brutto, gdzie w zeszłym roku mieliśmy w tym samym okresie stratę. Udaje się, aczkolwiek jest bardzo ciężko. I powiem tak, gdyby rowerów było więcej, to pewnie konkurencja byłaby też silniejsza, mniej byśmy zarabiali. Nie ma tego złego, co by na dobre nie wyszło. Okej. Ja myślę, że ta odpowiedź podsumowuje kilka zadanych pytań. Jedno takie bardziej szczegółowe na koniec. Zapewne rozpoczęły się rozmowy dotyczące dostaw na przyszłoroczny sezon. Czy spółka oczekuje również w przyszłym roku problemów z dostępnością towarów?
jak zamierza ograniczać to ryzyko, jakiego poziomu wzrostu cen zakupowych oczekujecie? To jest też bardzo, bardzo trudne. Sytuacja jest o tyle trudna, że te prowajdery są mało wiarygodne, to znaczy dostawcy są mało wiarygodni i nawet jeśli prowajdery zostały złożone, tak jak w zeszłym roku, to dostawcy się z nich nie wywiązali i to jest naszym największym teraz problemem i bolączką. W związku z czym pewnie wielu dostawców składa prowajdery w wielu miejscach, tylko licząc na to, że i tak zostaną ucięte, a to powoduje, że powstaje taki sztuczny popyt od strony sklepów i takich dużych hurtowni. Tego się najbardziej obawiamy, że to może spowodować, że jakby z góry dostawcy ścinają nam zamówienia, mówiąc, że i tak nie zdążą zrealizować, gdyż popyt jest taki ogromny, ale tak jak powiedziałem, prawdopodobnie popyt jest sztuczny. No i w związku z tym troszeczkę podchodzimy tutaj z dystansem. Dochodzą do nas informacje, że od wielu dostawców, że prowajdery na przyszły rok, to lista prowajderów jest już zamknięta. To jest wyjątkowo dziwna sytuacja. Muszę Państwu powiedzieć, że niektóre towary zamawiamy już na rok 2023. No to jest naprawdę bardzo, bardzo utrudnione zadanie. Może nie tyle jesteśmy w stanie to obsłużyć finansowo, bo tutaj zasoby finansowe spółce są ogromne. Na bieżąco sprzedajemy dużo towarów na dużej marży. Pozyskaliśmy sporo gotówki. Dodatkowo mamy spore zabezpieczenie bankowe, ale problemem jest zabezpieczenie powierzchni magazynowych. Obecnie mamy dwa magazyny i gdybyśmy mieli tak reagować na ten popyt, to byśmy musieli pewnie kolejne dwa wynająć, tylko pytanie, czy my je zapełnimy, dlatego no, sytuacja jest bardzo trudna, ale wydaje nam się, że tacy gracze jak my, duzi gracze na tym rynku będą mieli łatwiej niż mali gracze. Obecnie kupujemy bardzo duże ilości towaru, nie patrzymy nawet na sezonowość towaru tak bardzo, jak to było w zeszłym roku, to znaczy jeśli kupimy tego towaru więcej, to po prostu przewidujemy, że ten towar nie będzie na pół roku, tak jak wcześniej, tylko na przykład na półtora roku, bo liczymy się z tym, że w przyszłym roku nie kupimy go wcale. No to oczywiście ta sytuacja powoduje, że ceny rosną bardzo gwałtownie i tak jak wiecie dobrze, ceny surowców rosną bardzo mocno, ceny fraktów rosną bardzo mocno, to przekłada się to oczywiście na ceny produktów gotowych i na ceny rowerów. W tym roku mieliśmy już kilka podwyżek, praktycznie nic nie można już kupić taniej niż w grudniu zeszłego roku. Te podwyżki w zależności od produktów są od 10 do 30%. A niektórych po prostu nawet nie ma, nawet przy wzroście 30% towaru nie można dostać wcale, czyli trudno powiedzieć, jest to o finalnej cenie, skoro są takie kłopoty z zakupem towaru. Okej. Okay. Jeśli chodzi o ceny i marże, jeszcze jest pytanie, od czego zależy rentowność brutto? Jakie są główne składniki kosztów i ich tendencje oraz jakie są trendy w cenach rowerów? Państwa siła pricingu rowerów na tle rynku? Znaczy najważniejszym, największym kosztem w naszej firmie jest koszt ludzki, koszt pracy oraz koszt wysyłki DPD. Czy też innych przewoźników, korzystamy z kilku. Te dwa koszty stanowią więcej niż 2/3 naszych kosztów. I teraz jeśli jest presja na podwyżki, a wiadomo, że jest teraz wszędzie, no to te koszty rosną. No i podobnie koszty logistyczne też rosną, bo paliwo rośnie, koszty przewoźników też rosną i to są dwa niestety największe nasze koszty, które dodatkowo nie spadają. No jeszcze jest pytanie o drożejącą reklamę w internecie w tym kontekście, to może... A jeśli chodzi o pricing, to staramy się utrzymywać dość duże marże, ale bo wiemy, że towaru po prostu nie ma i obecna polityka sprzedaży polega na tym, aby
aby bardziej skupić się na uzyskaniu marży, gdyż rosną koszty, aniżeli na uzyskaniu wolumenu sprzedaży, gdyż boimy się, że jeśli obniżymy ceny, to po prostu nie uda nam się kupić tego towaru wcale, a na pewno nie w tej samej cenie, którą uzyskaliśmy poprzednio. No, muszę wam przyznać, że nas dział analiz urósł bardzo mocno z tego względu, że praktycznie codziennie musimy dokonywać analiz, w jakiej cenie sprzedawać i czy towar na pewno do nas trafi, jak długo nam ten towar wystarczy. No, przyznam, że sytuacja, z jaką się teraz spotykamy, jest wyjątkowo trudna, ale z drugiej strony jest to szansa, tak jak powiedziałem, dla nas. Jeśli sobie z tym poradzimy, to na pewno firma zarobi bardzo dużo i wynik, jaki oczekiwaliśmy, będzie znacznie wyższy niż ten, który sobie prognozowaliśmy. Kolejnych kilka pytań dotyczy chyba kwestii, o których nie bardzo możemy mówić, ale mimo to je przeczytam. Prośba o trading update w drugim kwartale. Czy wyniki w kwietniu, maju i częściowo czerwcu są powyżej, poniżej planów? Oraz no tak, drugi kwartał. Jak wygląda sprzedaż w drugim kwartale? Drugi kwartał, jak wiadomo, jest najlepszym kwartałem dla tej branży. O ile pierwszy kwartał jest najgorszy, drugi jest najlepszy i tutaj trzeba się spiąć i zrobić wszystko, żeby obsłużyć jak najwięcej zamówień. Każda firma e-commerce'owa, a przynajmniej my tak działamy, skupia się na tym, żeby mieć jak największą rzeszę klientów. To właśnie praca z klientami powoduje, że e-commerce może być rentowny. Czym więcej obsłuży się tych klientów, to tym później te procesy są coraz tańsze, można je optymalizować, można wprowadzać automaty do logistyki i na każdym zamówieniu być rentowny albo tracić jak najmniej, głównie na tanich produktach. I przyznaję, że drugi kwartał to był taki kwartał, kiedy musieliśmy odejść od tej reguły powiększania rzeszy klientów i ilości zamówień, gdyż po prostu brakowało towaru. Nasza marża znacznie wzrosła w porównaniu z zeszłym rokiem. Znacznie, nie mogę powiedzieć oczywiście ile, będzie można to policzyć, ale no są to znaczące kwoty, ale wynikają oczywiście z dostępności towaru. No cóż, od razu uspokajam, że przychody, ilość klientów była też większa, dlatego firma na pewno będzie miała lepsze wyniki niż w zeszłym roku. Aczkolwiek założyliśmy co innego, a mianowicie sprzedaż na tej samej marży, co w zeszłym roku, natomiast znaczne powiększenie naszych odbiorców, znaczne powiększenie ilości wysyłek. Przygotowaliśmy się do sezonu, zatrudniając większą ilość magazynierów, monterów rowerowych, wynajęliśmy jeszcze jeden magazyn tylko dla rowerów, zakupiliśmy bardzo dużo stanowisk do montażu rowerów. No tutaj po prostu się pomyliliśmy i nie poszło tak, jak byśmy chcieli, aczkolwiek jestem optymistą, jeśli chodzi o drugi kwartał. Okej. Kolejne pytanie, jeżeli chodzi o wasz rozwój. Czy tak jak Oponeo planujecie ekspansję zagraniczną? Tak, tutaj kilka pytań na ten temat, ale właściwie chodzi o to. Czy będą przejęcia, wyjście za granicę, tak też ogólniej, czy po prostu wzrost organiczny? Jaka jest droga rozwoju spółki? Jeśli chodzi o sprzedaż zagraniczną, to mamy świadomość, że rynek niemiecki jest na całkiem innym etapie ewolucji niż polski. Tam się sprzedaje o wiele więcej produktów, bardziej luksusowych, więcej jest brandów, które do Polski jeszcze nie dotarły, albo dostawcy, którzy oferują je w Polsce dla sklepów, czyli pośrednicy, no mają ograniczone ilości tych produktów i też wyższą cenę niż ta, którą można uzyskać w Niemczech w hurtowniach niemieckich. I problem nasz jest taki z jednej strony, że oferując na rynku na przykład niemieckim produkty, które możemy kupić na rynku polskim, no w zasadzie jesteśmy niekonkurencyjni. Z drugiej strony mamy droższą logistykę, no i konkurowanie
na niemieckim sklepie, mam na niemieckim rynku z niemieckimi sklepami. Mam tą świadomość, że ten rynek polski, który rośnie bardzo gwałtownie, jest o wiele bardziej perspektywiczny dla nas, kiedy nie jesteśmy tutaj jeszcze takim liderem, niż walka i pochłanianie naszej kadry, zasobów na rynki zagraniczne. Dlatego zdecydowaliśmy się na to, aby nie startować z rynkami zagranicznymi do momentu, kiedy nie zostaniemy zdecydowanym liderem i nie będziemy tak dynamicznie rosnąć, jak to teraz się odbywa. Rozważamy ewentualną akwizycję na rynku czeskim i słowackim. Obecnie przyglądamy się kilku podmiotom, wytypowaliśmy kilka podmiotów do ewentualnych przejęć. Przyznaję, że zaczęliśmy wysyłać zapytania, jednakże musimy mieć świadomość, że tam rok 2000, 2001 i pewnie 2002 będą takimi najlepszymi latami dla całej branży, dlatego każdy z podmiotów będzie się bardzo wysoko wyceniał. Zastanawiamy się, co się stanie, jeśli wiele sklepów po prostu przeinwestuje, jeśli okaże się, że nie mają pieniędzy, że zamówili za dużo towarów. Być może to będą lepsze okazje do przejęć, kiedy ten rynek się nasyci. Szacujemy, że nie nastąpi to oczywiście w tym czy przyszłym roku, ale kto wie, czy nie będzie taka okazja, nie będzie taka okazja na przykład pod koniec 2022 roku. Pytanie doszczegóławiające, jak chcecie sfinansować takie ewentualne przejęcia? No, tak jak powiedziałem, uzyskaliśmy bardzo dużo pieniędzy z IPO. Obecnie posiadamy około 50 milionów w kasie. Spodziewam się, że przy obecnych cenach za te pieniądze nie udałoby się kupić nikogo sensownego na rynku czeskim czy słowackim. Zresztą też nie myśleliśmy o liderze, myśleliśmy tutaj o graczu numer 3, może 5. W ten sposób uzyskalibyśmy pewne know-how o rynku czeskim, może dostawców, na pewno dostawców, moglibyśmy się wymieniać tymi dostawcami, moglibyśmy się wymieniać asortymentem. To byłaby na pewno niższa kwota, aczkolwiek też nie chcielibyśmy wydawać wszystkich pieniędzy oczywiście na akwizycję, bo musimy cały czas się stukować i zapełniać nasz magazyn. Mamy bardzo dużą linię kredytową, obecnie kredyt jest dość tani. Uważamy, że przy tak wysokich marżach i rentowności, tutaj rentowność netto biznesu jest na poziomie 7% w naszej firmie. W Bajku 24 widziałem, że jakieś 3 oczka nawet wyżej. To wystarczy to na pewno na pokrycie ewentualnych wewnętrznej linii kredytowej przy obecnych stopach procentowych. Myślę, że tutaj byłoby, jeśli byłaby taka ewentualność, taka możliwość zakupienia, przejęcia innej firmy, to po części pewnie byśmy ją skredytowali, to przejęcia, po części byśmy wyłożyli własną gotówkę. Okej, okay. Teraz pytanie o plany głównego akcjonariusza, o Poneo wobec akcji Dadelo. Czy zamierza sprzedawać? Jakie są plany takie dłużej terminowe? No tutaj nie odbyłem jeszcze rozmowy z moim partnerem, z Darkiem Topolewskim, mamy, jak wiadomo, połowę akcji. No cóż, muszę przyznać, że o Poneo też idzie dobrze, zresztą widać po kursie. Ma sporo gotówki. Gdybyśmy sprzedali akcję, to mielibyśmy tej gotówki jeszcze więcej i muszę przyznać, że no tak nie mamy pomysłu, w jaki sposób tą gotówkę wydać. No. Owszem, no, gdybyśmy sprzedali, bo możemy, mamy 60% udziałów w Dadelo, to byśmy uzyskali gotówkę, którą w jakiś sposób nie wiemy, jak wykorzystać. Albo inaczej, nie mamy pomysłu, gdzie zainwestować lepiej niż w Dadelo, dlatego zdecydowaliśmy się pozostać głównym udziałowcem i traktujemy to jako lokata po prostu kapitału, który został wypracowany w Oponeo. Gdyby powstał jakiś inny biznes,
gdyby pojawił się biznes do przyjęcia, to pewnie Oponeo skorzystałoby z oferty, bo samo mam po prostu bardzo dużo gotówki. I z tego względu chociażby no nie mamy pomysłu, w jaki sposób te pieniądze zainwestować. Pewnie Oponeo będzie płaciło dywidendę, ale samo wypracowuje tak duże zyski, że nam tą dywidendę wystarcza. Dlatego póki co czekamy na wyższe wyceny. Troszeczkę już kończy nam się pomału czas, a pytań jest jeszcze bardzo dużo, także będę prosiła o taką szybki komentarz, jest krótkie pytanie. Amazon i Allegro, wielka szansa czy duża konkurencja? Amazon i Allegro dla mniejszych podmiotów uważam. Dla nas, my nie korzystamy, jak wcześniej powiedziałem, z Allegro. Raczej są to produkty wyprzedażowe, zwroty od klientów. Uważamy, że mamy dobry marketing, wiemy jak pozyskać klienta. Dla nas Amazon i Allegro to są podmioty, które zabierają nam marże. Potrafimy sami sprzedać i tu jest nasza siła. Okej. Jeszcze mamy kilka pytań na temat strategii Omnichannel i inwestycji w tym obszarze. Jaki będzie koszt otwarcia sklepów i kiedy spodziewacie się osiągnięcia rentowności? I pytanie o update działań w tym obszarze, jakiś timeline CAPEX. To wszystko zależy od tego, czy to będą sklepy takie mniejsze, showroomy, czy też to będą sklepy wielkopowierzchniowe. Jeśli to będą sklepy wielkopowierzchniowe, to myślimy o 2000 metrów, no to trzeba policzyć, że przy obecnym wynajmie no, to będzie kilka milionów na sklep, żeby go w ogóle otworzyć, dodatkowo cała kadra. Sklepy są policzone praktycznie na zero. Myślimy, że jeśli do sklepu nie będziemy dokładać, to będzie już nas satysfakcjonowało. Głównie zależy nam na tym, żeby było nas widać, żeby klienci mogli nasz towar zobaczyć w sklepie, żeby można było wysyłać towar do sklepu. Ten omnichannel bardzo dobrze się sprawdza już w Oponeo. Oponeo też wysyła do warsztatów. My chcielibyśmy wysyłać do naszych sklepów i taki jest zamysł. Kiedy to moglibyśmy już dziś, ale oferta rowerów jest na rynku tak słaba, że po prostu sklepy stały puste i przesunęliśmy to na koniec przyszłego roku. Okej. I teraz jeżeli chodzi o plan rozwoju oferty asortymentowej na najbliższe 2 lata, krótki komentarz, oraz jaka jest strategia odnośnie marki własnej, jaki udział marki własnej w sprzedaży chcielibyście docelowo osiągnąć i czy skupiacie się na rowerach, czy na innych produktach? To taki może zbiorczy komentarz, jeżeli chodzi o tę strategię asortymentową. No dobrze, cały czas pracujemy nad nowymi markami. Wszystkie marki, które są dostępne albo które mogą być dostępne w naszym sklepie, to przyjmujemy do sprzedaży. No znowu, tak samo jak nie ma rowerów, tak samo nie ma części. I problem polega na tym, że producenci części chcą najpierw te części produkować dla producentów rowerów, a dopiero później do sprzedaży na rynku zamiennym. Dlatego no, muszę przyznać, że jest bardzo, bardzo duży problem w pozyskiwaniu nowych części, nowych brandów. Staramy się jakkolwiek cały czas to robić i problem jest taki, że jeśli ktoś na rynku polskim oferuje mi na przykład 10 łańcuchów trybów, a czy też na przykład 10 rowerów, bo więcej nie ma, to ja muszę zrobić cały marketing pod to. I tu jest problem, że my musimy zrobić zdjęcia, musimy zrobić opisy. I to kosztuje bardzo dużo pracy. Jeśli teraz kupiliśmy tylko 10 rowerów i zrobiliśmy całą tą pracę, no to tak naprawdę ta praca się na mnie nie zwróci na założone, na te wydatki, które poczyniliśmy nad tą marką. Dlatego też staramy się kupować produkty, których możemy kupić znacznie więcej, prawda? To jest jedno. Jeśli chodzi o, znaczy odpowiadając tutaj na pierwsze pytanie, staramy się mieć jak najwięcej marek, gdyż jesteśmy sklepem multibrandowym i taka jest strategia. Jeśli chodzi o własną markę, to założenie jest takie, żeby ona nie miała więcej niż. Obecnie jest to, dochodzimy do 3%, bo nie mamy jeszcze rowerów, pewnie rowery spowodują, bo są droższe, spowodują, że wartościowo będą to wyższe cyfry.
Natomiast no, z tymi rowerami nam się to opóźnia, bo miało być na grudzień, mamy już lipiec, rowery właśnie do nas przyjechały, nie takie jak trzeba. Z tym będziemy musieli się znowu zastanowić, przemyśleć, czy będziemy je przerabiać, czy będziemy je zwracać. No, jest nie najlepszy czas na to, aby wystartować z własną marką rowerową. Przedłużają nam się dostawy kontenerów z własnymi częściami, dlatego nie idzie to tak dobrze, jak sobie to założyliśmy, ale jest po prostu stabilniej i wpływa na nasze wyniki. Jeśli chodzi o markę własną, jeszcze na koniec, to powiem, że głównie skupiliśmy się na produktach tanich i na tych, do których musieliśmy dopłacać, bo jeśli sprzedawaliśmy lampkę za 20 zł i kupowaliśmy ją od kogoś za 15 albo nawet za 10, no to ten zysk 5 czy 10 zł nie pokrywał naszych kosztów, dlatego też zaczęliśmy tą markę własną od tych najtańszych produktów, na których możemy teraz uzyskiwać większe marże i do których mniej dopłacamy albo od których już zarabiamy. W kolejności zaczynamy chodzić na te wyższo cenione. Ostatecznie będziemy wchodzić na rowery, ale tutaj nie chcielibyśmy spalić, nie chcielibyśmy wypuścić roweru, który będzie się kojarzył po prostu, że to jest rower niedopracowany. Okej. Jesteśmy już trochę poza czasem, ale jest jeszcze jedno pytanie, które tu się mi przewija, więc zapytam, czy spółka planuje może wprowadzenie jakiegoś programu lojalnościowego dla akcjonariuszy, na przykład zniżki w sklepie? No, trzeba się zalogować w sklepie, przypominam, i tylko samo zalogowanie w sklepu daje 2% rabatu. Nie wiem, czy wszyscy o tym wiedzą. Natomiast no, to jest trudny taki program. Już próbowaliśmy to zrobić w Poponeo. To nie jest takie proste. Nie wiem, czy Państwo korzystaliście z Orlenu. Mi się nie udało. Mając akcję Orlenu, nie udało mi się korzystać. Może coś robiłem nie tak, ale nie udało mi się z tego skorzystać. No to jest o tyle trudne, że jeśli ktoś kupi akcję i skorzysta, to za chwilę może sprzedać te akcje. No, do końca sami nie wiedzieliśmy technicznie, jak to zrobić i stwierdziliśmy, że no, mamy inne problemy po prostu. Wiem, że to jest takie trochę złe traktowanie, może źle to zabrzmi naszych inwestorów, ale no, nie był to dla nas priorytet niestety i po prostu trudno nam było to technicznie zrobić. Okej, dziękuję bardzo Panie Prezesie za ciekawe spotkanie, dziękuję bardzo licznym uczestnikom, dziękuję też za wszystkie pytania, jakie dostaliśmy i bardzo duże zainteresowanie. Jeżeli ktoś z Państwa jeszcze będzie miał duży niedosyt i chciałby zadać te pytania, proszę pisać, będziemy starali się zorganizować te odpowiedzi i przesłać po prostu drogą e-mailową. Także bardzo dziękuję Państwu i bardzo dziękuję Panie Prezesie. No ja się dziękuję bardzo, do usłyszenia, miłego dnia.